Siemanko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku, względu na to, że już ja nagrywam sporo na czas i mam swój kalendarz, w którym dniu, w którym tygodniu będzie filmik. I dzisiaj przeprowadzimy sobie filmik na temat dnia 11 listopada. Zaraz by jakby ktoś usłyszał, powiedział: chłopcze, my mamy dzisiaj 3 sierpnia, a ty już nagrywasz na 11 listopada? Tak, bo ja nagrywam tyle na czas. Lepiej dmuchać na zimne niż później nie mieć czasu na filmik, ale dobra, nie co z tym. Z względu na to, żeby przed nami się szykuje 11 listopada, rok 1918, wszyscy wiedzą, jakie to wydarzenie było. Jeśli cofnąć bieg 200-300 lat temu, to Polski nie było przez 100 lat na mapie. Czyli w ogóle Polska nie istniała. Niemcy nas pozabijali po ścianie. Sami widzicie, jak to kiedyś za komuny. Kto się uczył historii, ten wie. No i tak krótki info o 11 listopada. Pamiętamy, że to jest dzień niezwykły i warto nie tylko wywiesić flagę na swoim oknie czy na budynku, ale też pamiętać o wydarzeniu, przypomnieć, jak nasi polscy żołnierze walczyli o naszą Polskę, niewinność. O niepodległość, przepraszam bardzo. O niepodległość, że Polska po 100 latach była wolna. I że możemy teraz mówić w języku polskim, a nie niemieckim, jakich hadocho, jak gut, czy tam w ogóle w jakimś innym języku. Nie. Wcześniej nie było tak, że mogliśmy rozmawiać po polsku. Nie było, że jeśli się odezwiesz po polsku, to oczywiście była kara śmierci. Nie mieć ci po ścianej. Dziękuję, do widzenia. No. Więc to naprawdę chwila. Chwila pamięci i chwały za tych polskich żołnierzy, co walczyli o niepodległość. Niektórzy ludzie teraz nie zdają sobie sprawy, ale my dokładnie sobie zdajemy sprawę. Każdy Polek pamiętał o II wojnie światowej i tym podobne. A teraz może minuta ciszy.
Dziękujemy bardzo za te, za tą minutę ciszy. Dlaczego była minuta ciszy? Dlatego, że upomnieć pamięć i chwałę dla żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość. A teraz pod koniec mam do was wielką prośbę, żeby razem staliśmy i zaśpiewaliśmy hymn. Pod koniec wrzucę wam nagranie, gdzie śpiewamy hymn, oby my razem zaśpiewaliśmy hymn. To byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie.